siano. Udało się. 20 kostek siana już leży na działce. Będę dzisiaj nim ściółkować cały ogród. I zobaczymy, jak siano się zachowuje. Chciałam sprawdzić. Do tej pory używałam słomy do ściółkowania. Chciałam sprawdzić, jak się pracuje z sianem, jak się siano zachowuje. Siano jest troszkę inne, może takie bardziej zbite niż słoma. No i też oczywiście zależy, z czego jest to siano, jaka łąka została skoszona, czy to sama trawa, czy różne inne rośliny. To wtedy pewnie siano będzie trochę inne, natomiast no słoma to jednak słoma. Więc jest ryzyko, że różne nasiona będą kiełkować. Mimo tego ze słomy i tak kiełkowały mi zboża, które ścinałam, i były dalej na ściółkę, więc żaden to był problem. Zobaczymy. No i słoma, tak myślę sobie, że najczęściej pochodzi ze zbóż, które są jednak w jakiś sposób pryskane. Ja nie zawsze wiem, skąd dokładnie ta słoma pochodzi. Siano być może mniejsze, są szanse, że jest jakoś tak potraktowane chemicznie, więc z sianem się pobawię. No i dzisiaj jest koniec listopada. Koniec listopada i tutaj w pierwszej kolejności idzie wszystko na warzywnik, czyli tu, gdzie rozłożyłam ostatnio kartony i udało się jeszcze więcej zrębków zdobyć z ogródków. I na to wszystko będzie szło siano, a jak wystarczy, może wystarczy nawet na część kwiatową, to wtedy chciałabym jak najwięcej tym sianem wyściółkować. Tutaj jeszcze po prostu cały ogród, także zobaczymy, jak to będzie.
trochę bardziej jasno, skąd ta moja nazwa bloga, co? Jak trochę przyjdą deszcze albo śnieg, bo to jeszcze trochę opadnie, będzie widać, gdzie są luki i wtedy będzie można dosypać. Na razie to jest taki pierwszy rzut. Jeszcze truskawki, właściwie warzywnik jest załatwiony, więc na pewno mi wystarczy na część kwiatową. I tak to wygląda po rozłożeniu na części warzywnej tylko. I tak z połowa kostek mi jeszcze została na kwiaty i na późniejsze dołożenie, bo to wszystko pewnie troszkę poopada. Już tu nawet na tej zniesionej grządce pod dynię widzę, że ta słoma już troszkę poopadała z deszczem i troszkę też tutaj dosypuje siana. No i tutaj wszystko przykryte pierzynką. Bardzo fajnie. I tak to zostawię. No i teraz pójdę sobie do kwiatów. A w kompostowniku zrobię też coś takiego, że już teraz nie mam gdzie wysypywać. Tak często wysypuję po prostu na rabaty, później przykrywam, jakby tworzę takie pod ściółką nasypuję tych części takich kuchennych, różnych kompostowych, a tutaj no już nie będzie takiej możliwości, to będę znowu sypać tutaj. I będę przykrywać warstwą siana co chwilę, tak żeby trochę zbalansować, bo właściwie te kuchenne odpadki to w bardzo dużej części jest azot zapewne, więc warto tam dokładać właśnie albo kartonów, albo części innych węglowych słomy siana, tak żeby ten stosunek był 1:30 zdaje się. Ja tak tego nie pilnuję aż bardzo, ale tak się chyba wtedy najlepiej przerabia. No i tak, i teraz lecę robić w części kwiatowej. Słuchajcie, zrobione. Zrobione, już pokazuję. Jak. Plac boju. Tą słomę tak tu zostawiam. I tak wyścieliłam troszkę w tych różnych miejscach. Ogródek kwiatowy. W kwiatowym, ponieważ no tu jeszcze te wszystkie badyle są, to wszystko ja to zostawiam. To jeszcze na wiosnę na pewno będę chciała dościółkować, ale tak tu pomiędzy położyłam siano, gdzie można było i tam całą część. Tu też, bo tu rzeczywiście nie mam takiego pomysłu na to. Te badyle to są lilie. Ale mam troszkę już inny pomysł, co by tu posadzić, no ale już za późno, bo te lilie tu są. Myślałam sobie, żywokost tutaj jest tak bardziej cieniście pod drzewem, ale to się jeszcze zastanowię na wiosnę. No i tu troszkę posypałam też. No i oczywiście cały warzywnik wygląda, hop, tak. Siano, ważne jak się rozsypuje, bo ono jest w takich zbitych kawałkach, to trzeba je tak rozrzucić, żeby w tych zbitych kawałkach nie leżało, bo wtedy zacznie gnić, a nie chcemy tego. Chcemy je tak rozluźnić i rozrzucić w ten sposób taki, żeby tak wszystko się fajnie przemieszało. Nie chcemy tych zbitych części. O, super pachnie. No i tak, i tutaj troszkę na truskawki. Truskawki też na pewno trzeba będzie na wiosnę jeszcze. No, to będą high berries, nie strawberries. No i tutaj maliny. Też wyściółkowałam, tam wcześniej było trochę zrębków. Położyłam trochę siana też. No i oczywiście tu cały warzywnik, tak. Jeszcze sznurki się mogą przydać. I cały warzywnik śpi.
A, właśnie tu sobie muszę przynieść troszkę siana do tego kompostownika, żeby zasypywać te części z kompostu z domu. No i tak to wygląda. Lawend nie wyściółkowałam, może na wiosnę, tak jak mówię. I teraz tak, zostało mi prawie 8 kostek. I naprawdę to wszystko zniknie. Ja je sobie składować będę tu. Tu jest zadaszenie. One nie będą tak mokłe od razu. Można sobie przykryć jakąś folią, jak macie to składować, ale naprawdę nie bać się tych ilości. Jak macie możliwość. Ja już teraz, jak mam możliwość wziąć coś, biorę dwa razy więcej. Do tej pory brałam 10 kostek słomy. Fajnie wszystko wysypałam, wszystko było super. A na wiosnę, za kilka miesięcy, znowu mi brakuje. I jest problem. A w ogrodzie takim, jeśli ściółkuje się dużo, to ważne teraz jest, żeby ściółkować, kontynuować to ściółkowanie, bo tak wiadomo, nasiona traw, to zacznie kiełkować, to trzeba cały czas dokładać ściółkowanie. Ja jestem bardzo ciekawa tego, jak się pracuje z sianem i jak się siano będzie zachowywało. Wiem o tych nasionach, wiem, że jest taka możliwość i zobaczę, naprawdę jestem ciekawa. Natomiast mam tutaj, tak jak mówię, trochę tych kostek poskładowanych i za kilka miesięcy będę dokładać. Tego się wydaje, że jest dużo, ale naprawdę to wszystko zniknie. I zanim się obejrzycie, to nie ma czym ściółkować. No ja mam przynajmniej taki tu problem, bo nie mam dostępu takiego do takich materiałów. I zawsze jakoś to trzeba zdobywać. Wtedy po prostu biorę większe części i sobie składuję. Zawsze jakiś sposób na składowanie się znajdzie. Po prostu brać więcej, jak jest możliwość. I nie bać się tych ilości, to bym chciała powiedzieć. Bo to w ogrodzie takim to się tak szybko przerabia. Tak szybko, że nawet... Trudno to pośledzić. Jest po prostu... Tak pracuje ogród, tak pracuje natura. Także super, praca zrobiona i ogród jest gotowy na zimę. Jak wszyscy przystrajają, sprzątają domy, tak ja sobie przystrajam ogród. Na pewno wzbudza teraz zainteresowanie wśród innych ogrodów, które wyglądają nieco inaczej. Zresztą zawsze chyba wzbudza pewne zainteresowanie. No i fajnie, no i niech sobie teraz wszystko śpi i do wiosny, oby do wiosny.